Zakończyła się budowa ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż ulicy Jacka Kuronia na odcinku od ulicy Brata Alberta do Wiejskiej. To odcinek, który został pominięty na etapie projektowania obwodnicy południowej. Ten ciąg, którego nie wykonano w pierwotnym projekcie budowy obwodnicy południowej, który zakończyliśmy na początku 2015 roku, nie było to objęte projektem i nie było objęte pozwoleniem na budowę. Dlatego doprojektowaliśmy. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Jacka Kuronia był budowany od 2 lipca. Ma on 990 metrów długości i szerokość od 2 do 3,5 metra. Prace obejmowały także wykonanie nowej kanalizacji oraz oświetlenia. Pochłonęły prawie 950 tysięcy złotych. Bardzo się cieszymy, że takie inicjatywy powstają u nas w naszym mieście, ponieważ wszyscy z tego korzystamy. My jako wykonawcy jesteśmy szczególnie dumni, ponieważ sami jeździmy na rowerach, mamy małe dzieci. No i wreszcie doczekaliśmy się bezpiecznego połączenia pomiędzy Ustroniem a Prędocinkiem. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Jacka Kuronia to pierwsza inwestycja zrealizowana w ramach projektu multimodalnego współfinansowanego z funduszy unijnych. Wkrótce będą gotowe kolejne drogi dla rowerów. W ramach projektu multimodalnego toczą się już prace na ulicy Żółkiewskiego, również na ulicy Przytyckiej, a w tej chwili czekamy na wyłonienie wykonawcy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Jana Pawła II. Kolejne przetargi będziemy ogłaszać w najbliższym czasie. Przypomnijmy, że oprócz budowy dróg dla rowerów w ramach realizacji projektu multimodalnego miasto kupi także 10 elektrycznych autobusów oraz nowe wiaty przystankowe, biletomaty i tablice systemu informacji pasażerskiej.